Premiery lipcowe, moi państwo, oczywiście w grach sieciowych, a jeżeli interesują was single, to linka macie w karcie do innego filmu. W każdym razie, jesteśmy na kanale o grach online, więc zajmujemy się sieciówkami, które w lipcu definitywnie się nie popisały. Ale z drugiej strony, no mamy ten bieda sezon, jeżeli chodzi o gaming, gdzie wirtualny rynek po prostu nas nie rozpieszcza. Niemniej przed wami znane nam aktualizacje oraz premiery, których możemy się właśnie w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu dni spodziewać. Ruszajmy! No i zaczynamy z grubej rury, najgrubszej w lipcu i trochę przykro, że z perełek należy wystrzelać się dzisiaj na początku materiału. W każdym razie Final Fantasy wkracza w rozdział zwany Shadowbringers. Nowy dodatek to mnóstwo świeżości wprowadzonej do gry. Przede wszystkim dodatkowe profesje, następnie grywalne nowe rasy, nowe lokacje, zwiększony level cap, świeże dungeony, 8-osobowe rajdy, no i mnóstwo zadań, które rozszerzą i tak już bogatą linię fabularną tego MMORPGa. Chyba nikogo nie trzeba upominać, że dodatek wymaga zakupu, a sama gra wciąż działa w systemie abonamentowym. Niemniej przy aktualnej sytuacji na rynku MMORPGów chyba warto zdecydować się na drobny wydatek i pograć w coś faktycznie jakościowego. Jutro do Kurt Spell zawita nowa klasa zwana Dual Soul. Niemniej granie nią nie będzie dostępne od tak. Aby sięgnąć po kolejną karmę, należy kupić DLC lub też wyfarmić odpowiednią ilość CP i AP, czyli in-game'owych walutek. Musicie zatem sami zdecydować co do formy pozyskania nowej klasy, o ile was interesuje. Oprócz tego Kurt Spell 3 lipca zostanie wzbogacone o nowy tryb, który powinien urozmaicić jako tako rozgrywkę, która, powiedzmy sobie szczerze, jest aktualnie dość powtarzalna. Jeżeli zatem właśnie w tym momencie formaty zabawy w Kurt Spell, czyli kolorowej sieciówce, wam się znudziły, to być może warto już jutro podjąć próbę powrotu. Poza tym tego samego dnia do Conqueror's Blade zawita update wraz z nowymi jednostkami. 9 lipca błyszczy pod premierą, a raczej powrotem znanej już gry, lecz w zupełnie nowej formie. Formie mobilnej. Właśnie tak, The Mighty Quest for Epic Loot trafia na smartfony. Z drugiej strony, czy była to na komputerach aż tak ambitna produkcja, że jej przeniesienie na telefony okaże się zabójstwem? Stawiam, że ten kolorowy hack and slash z walką o epicki loot na telefonach ma szansę na chociażby drobny sukces. Z pewnością sprawdzimy tenże tytuł na kanale, więc damy wam znać, jak wygląda sytuacja. Z kolei wszystkich posiadaczy wystarczająco mocnych urządzeń na Antku bądź iOSie zachęcamy do pobrania gry już za kilka dni, aby przekonać się o jej wartości na własnej skórze. Stosunkowo dużo dzieje się 10 lipca. Przede wszystkim Albion nie zwalnia tempa i szykuje dla nas dodatkową porcję nowości w nadchodzącym dodatku Percival. Oczywiście będzie on w 100% darmowy i zaoferuje nam nowe solowe lochy, nowe mobki o unikatowym wyglądzie, nowe skiny dla mountów, bitwy miejskie w grupie 20 na 20 graczy, dostęp do oddzielnych kanałów językowych, większy bank osobisty, a także, cokolwiek to znaczy, usprawnienie jakości życia, pewnie w grze. Swoją drogą Albion to absolutnie topowa aktualnie produkcja darmowa, jeżeli chodzi o MMORPG, więc być może warto się na nią skusić. Wszyscy posiadacze Founders Packów z kolei tego samego dnia będą mogli zacząć przygodę z kolejnymi testami w obrębie Fractured, czyli bardzo intrygującego projektu MMORPG. Więc jeżeli jakkolwiek interesowaliście się właśnie tym tytułem, to właśnie 10 lipca będziecie mogli wejść na serwery. Z kolei wszystkich miłośników Iona uprzedzamy, że 10 lipca będziecie mogli zagrać już w Iona 7.0, co jednak oznacza równoczesny koniec polskiej wersji językowej. Szesnastego lipca na platformę Steam trafi nowy hack and slash, który został pokazany jeszcze na targach E3 2019. Mowa o wczesnym dostępie do Kill Squad. Naszym głównym zadaniem, jak w każdym innym przedstawicielu tego gatunku, pozostanie eksterminacja niezliczonej ilości potworów oraz kompletowanie coraz to lepszego ekwipunku. Gra w odróżnieniu od konkurencji serwuje nam klimat science fiction, futurystyczne uniwersum, broń palna, granaty, sporo robotycznych atrakcji, no i zmutowanych potworów, które przemierzają zrujnowane miasta. Trzymamy kciuki za pomyślny start, z pewnością ten tytuł sprawdzimy.
No i przeskakujemy do 17 lipca. Wówczas na salony wejdzie Eternal Magic, czyli odgrzewany kotlet, który podobno ma ochotę przypodobać się szczególnie kobietom. Okazuje się bowiem, że gra na cel obrała sobie tworzenie przytulnego damskiego środowiska w świecie fantasy. Pierwsze pogłoski o tym MMO mieliśmy jeszcze w 2016 roku. Cukierkowa, troszkę podstarzała grafika, system walki oparty o tap target z wykonywaniem większych combo, no i konkursy piękności dla pań. To w sumie jest akurat ciekawe, bo najpiękniejsza dama w grze otrzyma swój pomnik, który będzie widniał w mieście. Tylko kto będzie wybierał Miss Eternal Magic i czy taki element przyciągnie do gry więcej chętnych pań, czy jednak trolujących mężczyzn? O tym przekonamy się już niebawem. Ostatnia pewna data w tym miesiącu to 18 lipca, a wówczas startuje trzeci stres test chyba najbardziej wyczekiwanego w wakacje klasika, czyli World of Warcraft Classic. Sam debiut gry przewidziany jest na sierpień, jednak jeszcze zanim to nastąpi, będziecie mogli sprawdzić, jak wygląda sytuacja klasyka w tym momencie. Aktualnie testy mają być skierowane przede wszystkim do europejskiej części fanów. Szykuje się więc kilkadziesiąt godzin potężnego nawału graczy, którzy zechcą zweryfikować wszystko, co oferuje Classic tuż przed jego oficjalną premierą. Prawdziwa gratka dla fanów WoWa. No i proszę bardzo, wszystkie pewniaczki mamy już za sobą, więc przyszła pora na te mniej oczywiste wydarzenia. W lipcu zadebiutuje z pewnością Summer Update w Tibi. Oprócz tego możemy spodziewać się obiecanej aktualizacji w SWTorze. Jest również szansa na kolejne testy świetnego krapa, czyli Asteli Online. Nowości powinny wkroczyć również do Pagan Online, bo mówiono coś o przebudowie, do Fortnite'a, a nawet War Thunder. Jest też duża szansa na testy Mad World, no i Bless Unleashed. O wszystkim jednak będziemy informowali Was na bieżąco, co podczas Daily Newsów. Na dzisiaj natomiast to wszystko, koniecznie dajcie znać, co dzieje się w Waszych ulubionych MMORPG-ach w lipcu, no i do usłyszenia w kolejnych premierach za miesiąc oraz już za chwilę na kanale Game Room TV, jeżeli interesują Was właśnie premiery gier singlowych. Na razie, cześć!